Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wirtualnego Studia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor, chirurg plastyk Grażyna Nasińska-Jurek z Kliniki Doktora Szczyta. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry Państwu. Wszelkie zmiany estetyczne, których możemy dokonać w obrębie twarzy, wymagają dogłębnej znajomości anatomii. Myślę, że to nie ulega wątpliwości. Twarz to nie jest tylko skóra, czyli to, co najczęściej pacjent widzi. To, co my widzimy, dostrzegamy pewne niedostatki, to, że ona się starzeje, jest zbyt szczupła, może przeciwnie, jest zbyt pełna twarz. Ale problemy dotyczące niedostatków dotyczą różnych warstw i struktur naszej skóry. A wygląd twarzy jest dla nas bardzo ważny. Mamy do wyboru szereg zabiegów, które są zorientowane na efekt, ale jednak podstawą, żeby ten efekt osiągnąć, jest wiedza, w jakich strukturach skóry należy działać, prawda? No, najważniejsze jest to, żeby słuchać pacjenta, ale nie słuchać jego rozpoznań, ani nie wybierać jego rozwiązań chirurgicznych czy estetycznych. Chirurg czy lekarz medycyny estetycznej musi przede wszystkim zanalizować twarz i poszukać prawdziwych źródeł niepokoju, bo to, co mówi pacjent, to jest może być tylko taki wierzchołek góry lodowej. I jak się na tym skoncentrujemy, to po pierwsze nie uzyskamy dobrego efektu, a po drugie będziemy mieć bardzo niezadowolonego pacjenta. Pacjent ma prawo nie wiedzieć, jaka jest przyczyna jego niepokoju, bo zewnętrzna zmiana, która nastąpi, ona musi odpowiadać jego oczekiwaniom w pewnym sensie, ale wcale nie musi być zgodna z jego rozpoznaniem ani z jego preferencją zabiegową. Warto zawsze dać parę metod do wyboru, ale przede wszystkim trzeba ocenić, dlaczego ten wygląd pacjenta go niepokoi. No i to niestety bywa czasami zgubne, bo pacjent się bardzo niepokoi, gdy zaczynamy mu to tłumaczyć, bo sądzi, że jego problem jest tylko taki malutki i korygując ten malutki problem uzyska odpowiedni efekt. Bardzo rzadko korekcje w obrębie twarzy wymagają prostych zabiegów. A przejdźmy może od tych takich gęstych kwasów hialuronowych, które bardzo często do zabiegów wolumetrycznych chcą mieć podane pacjenci. Lekarze też stosują te kwasy jako tak zwane płynne implanty, ale czy jest to do końca dobre rozwiązanie? One są określonej trwałości, no nie wspomnę też, że wymagają odpowiedniej ilości, żeby ten efekt był zadowalający czy w ogóle widoczny. Czy w takim bądź razie implanty twarzy mogą być alternatywą, czy może są nawet lepsze od tych gęstych kwasów? Jakie jest zdanie pani doktor na ten temat? Wszystko zależy od zakresu korekcji. Oceniając kościec, musimy patrzeć, jaki zakres korekcji jest przewidywany, wymagany i jaki jest możliwy danym materiałem. Nie można łączyć tych rzeczy. Wypełnienie implantami będzie typowym wypełnieniem kośćca, czyli będzie miał fizyczne właściwości kości, odpowiednie wypchnięcie, odpowiedni kształt. Natomiast wypełniacze, one się nam rozleją. One będą nie takie ostre, konturowane. Nie będą mieć odpowiedniej projekcji we wszystkich miejscach. No nie jesteśmy w stanie z wypełniaczem, takim liquid, wykonać odpowiedniego modelowania. Są co prawda cementy, których my akurat nie używamy w Polsce, dwa rodzaje cementów, które można wprowadzić w tkanki w odpowiednią lożę i potem modelować tą okolicę. Ten cement się zmieni w coś rodzaj implantu, natomiast one są też nieregularne i tak to efekt może być nie taki, jak chcemy, z uwagi na to, no, że ten cement się zwiąże o nierównych brzegach, o nie takim kształcie, jakbyśmy chcieli. Natomiast implant jako taki, on daje nam konkretny kształt.
W obecnych czasach, kiedy wykorzystujemy tomografię komputerową 3D, możemy zaprogramować taki implant, który nam dokładnie wypełni kościec w danym miejscu, a następnie drukarką 3D wytworzyć implant. I ten implant wprowadzony już w ten dany kościec jest odpowiedni do naszego problemu. Oczywiście też mamy implanty produkowane fabrycznie, ale ich jest stosunkowo niewiele. Takimi implantami wytworzonymi na podstawie tomografii możemy regulować wielkość, kształt czoła, łuków brwiowych, możemy łuków jarzmowych. Bo to jest troszeczkę tak, że pacjenci, może nawet na przykładzie, pacjentka, która widzi u siebie te takie bardzo zewnętrzne oznaki starzenia się, zwiotczałą skórę, opadnięte policzki, to często też obserwujemy po dużej utracie wagi, decyduje się, czy rozważa założenie implantów policzkowych, bo w jej opinii napnie to tutaj całą skórę i ten lifting, którego tak się boją jako dużą ingerencję chirurgiczną, być może uda się na jakiś czas po prostu odwlec. Czy te implanty dadzą nam oprócz wolumetrii jeszcze napięcie skóry, czy jednak jest to błędne myślenie? Błędne, tylko uniosą. Uniosą nam troszeczkę tkanki, natomiast te tkanki, które ulegają opadnięciu, one biegną jak w takim pasie. Ten pas możemy sobie już po pewnym czasie zobaczyć. Bardzo stałe unieruchomienie tkanek i potem taki pas luźnych tkanek. Jeżeli ten pas luźnych tkanek my uniesiemy troszeczkę w środkowej części, no to poprawimy wygląd okolicy jarzmowej, ale nie uniesiemy tych tkanek na stałe. Oczywiście często obrzęk pooperacyjny, przekrwienie tkanek imituje nam taki właśnie wolumetrię, no i wtedy jesteśmy zadowoleni. Natomiast sam lifting nie jest do zastąpienia, ale może być uzupełniony przez włożenie implantu. Może być uzupełniony. Jeżeli mamy twarz z zanikami kostnymi, albo z niedorozwojem okolicy jarzmowej, oczywiście można uzupełnić lifting takim implantem. A czy implanty i zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego lubią się, czy są możliwe, czy albo jedno, albo drugie? Ja uważam, że to wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać i w jakim stopniu chcemy coś zmienić. Jeżeli idziemy na za dużą zmianę wypełniaczami, zawsze uzyskamy zły wynik. Są to takie przerysowane wyniki ciężkich twarzy, zniekształconych. No wiadomo, że ktoś z nas jest troszeczkę grubszy, to mamy tą pełniejszą twarz, napięte tkanki, ale ta subtelność rysów się gubi. Subtelność rysów nie polega na tym, że ktoś jest napompowany, tylko że ma odpowiednie kształty twarzy. Więc jeżeli za dużo damy w tkanki wolumetrii, ta twarz się po prostu zamazuje nam, jeżeli chodzi o wygląd. Druga rzecz, której się nie pamięta, to te wszystkie preparaty po prostu ważą coś. One nie są lekkie, więc ta twarz siłą grawitacji spada nam w dół. No i twarz dość, że jest zniekształcona, taka trochę jakby opuchnięta, to dodatkowo jeszcze niżej opada. Czyli działamy całkiem odwrotnie niż byśmy chcieli. Oczywiście jeżeli człowiek ma te zmiany w wieku młodym, które go niepokoją, skórę ma elastyczną, tych ilości tych preparatów nie będą duże, to jest dobre rozwiązanie. Tak samo dobrym rozwiązaniem w takim wypadku jest zastosowanie jakichś metod high-tech, które nam pozwolą na obkurczenie tkanek, na poprawienie kolagenu, jakości kolagenu, na to, żeby te tkanki jakby biologicznie
wzięły za siebie, się za siebie i żeby były bardziej elastyczne i bardziej młode biologicznie. Natomiast jeżeli już przekroczymy pewien stopień zwiotczenia, jeżeli to nie chodzi zawsze od wieku nie zależy, to jest bardzo dziwne, ale też czasami mamy wskazania do liftu u młodych osób. Taka jest heavy face, taka ciężka twarz. Jeżeli nawet tej twarzy pozbawimy troszeczkę tłuszczu, naciągniemy oczywiście chirurgicznie szyję, to jednak wymaga ona jeszcze liftu. To jest taka budowa, która wcale nie mówi o tym, że musimy to robić u osób tylko starszych, czyli to lift robić. Zresztą współcześnie, ja też zmieniłam bardzo dużo swoje zdanie, dlatego że współcześnie my zaczynamy w tej chwili wchodzić bardziej naukowo w dziedziny chirurgiczne, chirurgii plastycznej, estetycznej. Są opracowania, które pokazują i badania, i zmiany tych tkanek. I okazuje się, że w większości wypadków, jeżeli zrobimy dobry lift, taki lift to się nazywa głęboki, wtedy nie musimy uzupełniać objętości w twarzy, bo tego tłuszczu jest wystarczająco dużo. Tylko że on po prostu opadł, schował się w przestrzeniach, w których nie był eksponowany. I ilość przeszczepów tłuszczu po lifcie takim głębokim jest znacznie mniejsza. Tak samo, jeżeli chodzi o korekcje wtórne, takie twarze okazuje się zoperowane tymi metodami, wymagają mniej zabiegów dodatkowych. To jest bardzo istotne, żeby zaczynać od tego, co da nam największy efekt, a te takie dodatkowe procedury były rzeczywiście dodatkowe, a nie dominujące. Jak dominują, wtedy wszyscy mówią, och, jak strasznie została osoba poszkodowana przez chirurga plastyka. Ja tak czasami się patrzę na te osoby, no niestety tamten chirurg plastyk to ma mały wpływ na ten wygląd. To są przesadzone działania medycyny estetycznej, którą czasami robią chirurdzy plastycy, ale to nie jest taka oczywista oczywistość. Czyli dobrze rozumiem, że najpierw ten teoretycznie postrzegany za najbardziej inwazyjny zabieg, czyli lift twarzy, pełen lift twarzy, czy mini lifting w zależności od indywidualnych tutaj potrzeb pacjenta, to powinien być ten w pewnym sensie początek, czy nawet konsultacja pod kątem liftu powinna być tym początkiem naszej przygody, bo później ewentualnie specjalista decyduje, czy rzeczywiście idziemy w procedury chirurgiczne, czy wystarczą jakieś powiedzmy drobne uzupełnienia preparatami zewnętrznymi, tak? To znaczy ja obecnie zmieniłam podejście do mini liftingów. Przy obecnych możliwościach medycyny estetycznej uważam, że jest mało wskazań do mini liftingów, jak nie w ogóle. Dlatego, że takie jest, jak są efekty przy mini liftingach, to można uzyskać innymi metodami, więc niepotrzebnie ingerować chirurgicznie. Natomiast jeżeli już medycyna estetyczna zaczyna się nakręcać, kiedy powtarzamy zabiegi, kiedy robimy z tej twarzy już niekorzystny wygląd, warto zrobić porządny lift. I ten lift da nam po pierwsze naturalniejszy wygląd i po drugie może być uzupełniany małą ilością zabiegów dodatkowych. I teraz, jeżeli brniemy w tą drogę nadmiernych zabiegów, no niestety czasami już ten chirurg nie ma co zrobić, bo tak zniszczone są tkanki. Proszę pamiętać, że wypełniacz to jest też ciało obce.
to nie jest wcale część naszego ciała. Więc jeżeli chodzi o wchłanianie tych gęstych wypełniaczy, czy takich, które mają się niby wchłaniać, to wcale nie znaczy, że się wchłaniają. To wcale nie znaczy, że nie produkuje się wokół nich włóknista tkanka. Poza tym, kiedy wytworzy się wokół dużego zbiornika takiego wypełniacza torebka, a tak się robi. No niestety tak jest. Ja wyduszałam takie paskudne zbiorniki z kwasu hialuronowego. To te tkanki są zmienione patologicznie. No przecież ich się nie wycina. To są stany zapalne. Jak one zaczną się obkurczać, powstaną wtórne zniekształcenia. Więc trzeba pamiętać, że te metody nie są do tego, żeby zastępować chirurgię, czy też chirurgię szczękową. Jest taka wspaniała aktorka, ja ją podziwiam, Jane Fonda. Ona się przyznaje, że miała zabiegi chirurgii plastycznej, ale teraz to ona już nie będzie je miała więcej. No ale ja ją oglądam i mówię sobie tak jako chirurg. No owszem, nie będziesz miała, bo już nic nie można więcej zrobić jako chirurg. Bo ty już jesteś tak po prostu naciągnięta, ale naturalnie, rzeczywiście, nie przesadza z tą medycyną estetyczną. Więc w pewnym momencie ten chirurg już też nie może już więcej zrobić. I wtedy można się zarzekać, że ja już nie będę korzystać z chirurgii plastycznej, oczywiście. Natomiast ilość tych zabiegów później, po tych zabiegach chirurgii plastycznej, albo powtarzanie zabiegów chirurgii plastycznej już bez wskazań, albo dla uzyskania jakichś nienaturalnych efektów. No bo przecież jeżeli mamy 60 lat, to nie możemy wyglądać tak, jakbyśmy mieli 20. To jest po prostu niemożliwe. Ilość tego wszystkiego później wpływa właśnie na te deformacje, ale bardzo rzadko jest to związane tylko wyłącznie z chirurgią. Najczęściej jest to związane z nadużywaniem i wypełniaczy, i laserów, i peelingów, i wszystkiego, co ma nam dać efekt nienaturalny, bo my chcemy uzyskać efekt, którego biologia nie przewiduje. No chcemy zrobić dobrze, robiąc sobie krzywdę tak naprawdę, tak? Są granice i musimy się z nimi pogodzić. I to, co powiedziałam o Jane Fondzie, to uważam, że ona się pogodziła z tym. Ma naprawdę duże korzyści z chirurgii plastycznej i no nie powinna jej nie doceniać. Natomiast też rozsądek, że nie szuka tej drogi do stworzenia z siebie 20 czy 30-latki, bo tego się nie da osiągnąć po prostu. Pani doktor, a czy może troszkę nawet strasząc tutaj naszych widzów, kiedy jest ten moment, kiedy chirurg plastyczny rozkłada ręce i mówi, że nie jestem już w stanie pomóc, bo ma pani tyle w sobie wypełniacza, tyle nici, tyle zabiegów pozostałych, że no nie jestem w stanie już na tym materiale pracować? No to jest bardzo różnie. Oczywiście zawsze szukamy jakichś dróg, żeby jednak coś pomóc. Ale ja się przekonałam, że jeżeli ktoś nadużywa medycyny estetycznej, to pomoc w formie chirurgicznej, nawet jeżeli ona jest w pewnym zakresie, no niestety najczęściej jest uważana za niewystarczającą. Czyli traktuje się chirurgię plastyczną jak taką czarowanie, magia, a to jest tylko chirurgia. To jest chirurgia, która się po prostu opiera na naszym własnym ciele i to ciało nam daje jakieś granice. Więc na pewno po tych czasach, które są w tej chwili, może to się zatrzyma, wiele osób usłyszy, że przepraszam, no nic nie mogę dla pani więcej zrobić, bo to jest zbyt niebezpieczne.
bo to jest groźne dla pani zdrowia i życia. Też może też tak być, bo przecież to są duże operacje. A to będzie za chwileczkę współczesny bardzo duży problem, bo osób korzystających z dobrodziejstw medycyny estetycznej, korzystających zanadto, tu musimy sobie jasno powiedzieć, bo mogą sobie na to pozwolić, bo mają taką potrzebę, bo mają taką wizję siebie, ale za chwilę to może stać się, no powiedzmy wprost, przekleństwem tych osób, bo one gdzieś tam w tej swojej chęci i w świadomości możliwości, jakie niesie za sobą medycyna, dotrą do muru. I to nieszczęście tych osób będzie polegało na tym, że nie ma już nic dla nich dalej. I co wtedy? Kto ich może ratować? No to będzie problem, rzeczywiście ogromny problem. Trudno mi powiedzieć, kto będzie ich ratował, ale na pewno nie specjaliści będą się musieli to włączyć, bo to już będzie taka wyższa półka działań medycznych. Dlatego warto zawsze iść w takie miejsca, w których mamy do czynienia z osobami, które mogą nas leczyć też później i które mają wiedzę i możliwości terapeutyczne, które mogą nas uratować z problemów. No bo to, żeby podać na przykład wypełniacz, to niektórym się wydaje, że to jest takie piękne, łatwe i przyjemne, no i od razu jest efekt. A już gdy z tym wypełniaczem się coś złego dzieje, albo pacjent reaguje alergicznie, albo jakiś stan zapalny, zakrzepica, martwica, no różne nieciekawe rzeczy, no to wtedy proszę iść do dermatologa, no, albo do chirurga plastyka, proszę. No, to są rzeczy, które będą się zdarzać coraz częściej. Bo wcześniej zaczynamy korzystać z materiałów, bo wiele osób spoza takiej specjalistyki wyższej się tym zajmuje. To nie znaczy, że one mają złe... Oni chcą po prostu zrobić coś dobrze, ale oni na pewno nie mają żadnych złych zamiarów, tylko że to jest ciało ludzkie. To ciało ludzkie rządzi się swoimi prawami i same dobre chęci nie wystarczą. Niestety. Mamy możliwości duże, ale z tych możliwości musimy wybierać. To nie jest tak, że musimy z nich wszystkich korzystać, że jeżeli rzeczywiście warto korzystać z pewnych rzeczy, to innych nie powinno się używać. Nie jest to tak, że ten organizm wszystko wytrzyma. Lifty i w ogóle wszystkie działalności chirurgiczne dają naprawdę naturalne efekty. Oczywiście zrobione lege artis, czyli zgodnie z zasadami. Natomiast ocena tego wyniku czasami jest taka, to jest za mało, ja bym chciała więcej. To przecież miało być tak, że ja będę już 20-30 lat młodsza. Albo po co ja to robiłam, jak ja nie jestem taka młoda, jak byłam. No w 50% się poprawiło, a reszta, no to co? No to widocznie tak można tylko zrobić. Wówczas po pewnym czasie od chirurgii, proszę pamiętać, że chirurg ingeruje głęboko w tkanki. Nie powinno się niczego wykonywać, co jest inwazyjne, albo tak jak mój kolega fizjoterapeuta mówi, półinwazyjne. A co to jest? To znaczy, bo część high-techu działa wewnątrz tkanek, ale to działanie jest inwazyjne, bo ono powoduje oparzenia, na przykład rozpad kolagenu. No bo to są rzeczy inwazyjne. No nie możemy powiedzieć, że plazma albo ultradźwięki, które powodują zmiany zapalne, potem rozpad tkanek czy mrużenie tkanek kituszczowej, no to są rozpady tkanek, to jest inwazyjne. No ale możemy to nazwać też półinwazyjne. Takie ingerencje są niemożliwe po chirurgii bezpośrednio. Najmniej rok powinno się
poczekać. Natomiast bardzo dobrze robią różnego rodzaju masaże, mogą być nawet ostrzykiwanie skóry. Ja jestem w ogóle zwolennikiem kosmetologii. Uważam, że w tym całym świecie współczesnym zagubiliśmy tą kosmetologię. Czyli zbyt się koncentrujemy na medycynie estetycznej, a powinniśmy bardziej koncentrować się na kosmetologii. To jest na pewno kierunek, który powinien się lepiej rozwijać. Jeszcze ważną, bardzo ważną rzeczą jest stosowanie masaży. Masaże, ćwiczenia twarzy też są bardzo istotne. To są moje poglądy na przestrzeni czasu, który mam w chirurgii plastycznej. Patrząc się na swoje pacjentki, zwykle te pacjentki, które nie są nastawione na efekt nienaturalny, bo niestety są takie panie, które chcą mieć efekt nienaturalny. One są ofiarami własnych chęci zmiany, taki ja to nazywam awatara, czyli kogoś, kogo wytwarzają na sobie. Mogą być to różne powody do tego. Natomiast osoby, które chcą być naturalne, to naprawdę zyskują na chirurgii plastycznej i też na medycynie estetycznej, tylko odpowiednio z niej korzystając. Pani doktor, ja myślę, że to jest taka kropka nad i w naszym temacie, to co pani doktor powiedziała. Każdy powinien wziąć to sobie naprawdę do serca i rozważyć pod kątem własnych później zabiegów. A ja w tym momencie bardzo serdecznie pani doktor dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego wirtualnego studia. Wow, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Było mi jak zwykle bardzo miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia.